podziękować naszym organizatorkom, naszym wspaniałym kobietom, które zorganizowały i pomogły w spotkaniu się nam. Brawo Lena! Brawo Lena! Ja już króciutko, ja nigdy nie jestem mówcą, nigdy nie mówię, ale teraz muszę powiedzieć. Ta imprezka to wy. Jakby was nie było, takie fajne jesteście, wspaniałe, to by imprezki nie było. Dziękuję wam bardzo, że jesteście ze mną. Dziękuję. Kazimierzu, proszę cię bardzo. Dziękuję serdecznie wszystkim. Chciałbym również przekazać słowa podziękowania od pani dyrektor, która mnie o to prosiła, abym wszystkim studentkom i studentom Akademii Seniora podziękował właśnie za budowanie tej miłej atmosfery w bibliotece, która u nas jest, za waszą energię, dobre serce, uśmiechy i wszystko to, co na co dzień przeżywamy w bibliotece, przeżywamy. Zakończenie naszego roku szkolnego 2016, a zaczynamy wakacje, od dzisiaj, od jutra wakacje, a od września zapraszam wszystkich studentki i studentów do ponownego uczęszczania. Dziękuję. Panie Kasztelanie, proszę to pan na głos. Dziękuję bardzo. Cieszę się bardzo, że po raz kolejny możemy się spotkać, że widzę te same twarze, a niektóre nawet młodsze. Także widzę, że ten region wam sprzyja zarówno urodą, jak i poczuciem humoru i chęcią spotkania się, bo to jest też bardzo ważna rzecz. Także kochani, cieszę się, że utożsamiacie się z tym miejscem, bo miejsce, co z tego, że są mury, że może być piękny wystrój, wyposażenie, jak nie będzie ludzi, nie będzie zwiedzających, to pytanie, komu to ma służyć. Wam życzę, abyście się realizowali w swoich działaniach, w swoich marzeniach. Dziękuję bardzo. Tyle z mojej strony. Dziękuję ślicznie, panie Kasztelanie, za to wspaniałe przemówienie. Piszesz, klikasz i lajkujesz. A naprawdę, co ty czujesz? Brawo! Brawo! Ponieważ jeszcze mamy maj, napisałam wiersz o miłości, bo maj z miłością jest nieodłącznie związany. Kochaj mnie do utraty tchu, tak jak pierwszy raz. Kochaj mnie teraz i tu. Kochaj mnie bez zbędnych słów, że mnie kochasz. Sercem mów. Kochaj mnie w bliższy i dalszy czas. Kochaj mnie jak pierwszy raz. Kochaj i aż kochaj mnie. Dziękuję. Dobra rada dla tych, którzy się starzeją. Niech zacisną zęby i z życia się śmieją. Kiedy wstaną rano, części pozbierają, niech rubrykę zgonów w prasie przeczytają. Jeśli ich nazwiska tam nie figurują, to znaczy, że zdrowi i się dobrze czują. A gdy upatrzy sobie faceta, musi go zdobyć, bo to kobieta. Pięknie wygląda i już nie płacze, bo to kobieta, jakby inaczej. Morał wam powiem, bo nie zgadniecie, kobieta jest cudem najmilszym na świecie. Słuchaj kolego, powiedz dlaczego los żonatego jest tak okrutny i zły. Bo frajer był z niego. Bo frajer był z niego, wolności nie umieją szanować tak jak wy. Dziękuję. Wszystko jest takie piękne. Kąszczu kukułka kuka. Kuku, kuku. Jakby miała tyle roboty. Kwitną bielą kasztany, rodzi się pierwsza miłość. Tyle ust całowanych, pragnie by dobrze im było. Wszystko jest takie piękne, świeżością pachnie ma. Nie myślmy teraz o kłopotach, gdy taki piękny baj. Brawo!
Karolu, bardzo cię proszę, przestań ty mnie kochać. Jamais, mon amour. To był tylko flirt.